Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o wojnach z Turcją, czego dowiemy się na lekcji? Poznamy przyczyny wojen polsko-tureckich, poznamy miejsca rozegrania najważniejszych bitew Polaków z Turkami, poznamy polskich dowódców, którzy wsławili się w wojnach polsko-tureckich. Zaczynamy od Turcji jako potężnego sąsiada Rzeczpospolitej. W XVII wieku południowym sąsiadem Rzeczpospolitej było potężne państwo tureckie nazywane wówczas imperium osmańskim. Nazwa Imperium Osmańskie wywodzi się od imienia Sultana Osmana I, twórcy tureckiej potęgi założyciela dynastii Osmańskiej. Władca Imperium Osmańskiego Sultan posiadał nieograniczoną władzę. W XV i XVI wieku stosunki między Polską a Turcją układały się na ogół pokojowo. W początkach XVII wieku relacje ulegały jednak pogorszeniu, ponieważ obydwa państwa zaczęły rywalizować o wpływy polityczne w Mołdawii. Ponadto Polska i Turcja oskarżały się wzajemnie o naruszanie granic. Kozacy poddani polskiego króla najeżdżali ziemie należące do Turcji, natomiast Tatarzy krymscy podlegający Turcji wdzierali się w granice Rzeczpospolitej, aby rabować i brać ludność w Jasyr. Jasyr to określenie oznaczające niewolę turecką lub tatarską. Z Jasyru można było się wykupić. Ostatecznie do otwartego konfliktu doszło w XVII wieku, kiedy Rzeczpospolita udzieliła wojskowej pomocy dynastii Habsburgów, która walczyła z księciem Siedmiogrodu popieranym przez Turcję. Podstawę tureckiej armii stanowili żołnierze doborowej piechoty zwani Janczarami. Do służby w tych oddziałach byli wcielani siłą kilkuletni niemuzułmańscy chłopcy z podbitych krajów. Nawracano ich na islam i wychowywano w ślepym posłuszeństwie. Janczarów na polu bitwy wyróżniały wytrwałość oraz brak lęku przed śmiercią. Ich największymi atutami była umiejętność walki w zwartym szyku i doskonałe wyszkolenie strzeleckie. Początek wojny polsko-tureckiej Początek wojny z Turcją był dla Rzeczpospolitej bardzo niekorzystny. Polska armia dowodzona przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego poniosła w 1620 roku klęskę w bitwie pod Cecorą na terenie Mołdawii. Hetman zarządził odwrót w stronę granic Rzeczpospolitej i podczas wycofywania się wojsk poniósł śmierć. Rzeczpospolitej groził najazd turecki. W obliczu realnego niebezpieczeństwa Sejm uchwalił nowe podatki na powołanie armii. Na czele polskich wojsk wzmocnionych licznymi oddziałami kozackimi stanął hetman Jan Karol Chodkiewicz, który przygotowywał obronę nadgranicznej twierdzy w Chocimiu. W 1621 roku armia turecka przez miesiąc bezskutecznie próbowała ją zdobyć. Nieudane oblężenie zmusiło Turków do zawarcia pokoju, który przywracał granicę między obydwoma państwami na rzece Dniestr. Rzeczpospolita i Turcja zobowiązały się ponadto do powstrzymania najazdów kozackich i tatarskich. W trakcie oblężenia Chocimia w 1620 roku zmarł Hetman Chodkiewicz. Turcy przeprowadzili wówczas potężny atak, licząc, że śmierć Hetmana osłabi siłę polskiego oporu. Jednak nowy dowódca Stanisław Lubomirski również potrafił skutecznie prowadzić obronę. Klęska i Pokój w Buczaczu W drugiej połowie XVII wieku Imperium Osmańskie znajdowało się u szczytu swej potęgi. Zagrażało wielu państwom europejskim, w tym również Rzeczpospolitej. W 1672 roku potężna armia turecka wkroczyła na terytorium naszego kraju, był on pogrążony w wewnętrznych konfliktach i zupełnie nieprzygotowany do wojny. Turcy szybko zdobyli graniczną twierdzę w Kamieńcu Podolskim, wówczas polski król Michał Korybut Wiśniowiecki zgodził się na zawarcie w 1672 roku traktatu pokojowego w Buczaczu. Na mocy porozumienia Rzeczpospolita musiała oddać Turcji część Ukrainy, po dole i twierdzę w Kamieńcu Podolskim. Ponadto Polska zobowiązała się płacić sułtanowi Haracz. Haracz była to coroczna danina płacona Imperium Osmańskiemu przez niemuzułmanów na ziemiach podbitych przez Turków. Zwycięstwo Rzeczpospolitej Warunki pokoju w Buczaczu były pokażające dla Rzeczpospolitej, która przez obowiązek płacenia daniny stałaby się lennikiem Imperium Osmańskiego. Sejm nie zatwierdził więc tego traktatu i postanowił wznowić działania wojenne. Posłowie uchwalili nowe podatki na wojsko, nad którym dowództwo objął hetman Jan Sobieski. W 1673 roku odniósł on zwycięstwo nad wojskami tureckimi w bitwie pod Chocimiem. Ten sukces spowodował, że Sobieski zyskał dużą popularność wśród szlachty. Dzięki temu rok później został wybrany na króla po śmierci dotychczasowego władcy Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Po wyborze jako król Jan III Sobieski kontynuował wojnę z Turcją. Została ona jednak przerwana rozejmem, który był korzystniejszy niż układ w Buczaczu. Rzeczpospolita nie musiała płacić upokarzającego haraczu, ale nie odzyskała utraconych terytoriów. Odcieć wiedeńska. W 1683 roku 100 000 armia turecka pod wodzą wielkiego wezyra Kara Mustafy wkroczyła do Austrii i rozpoczęła oblężenie Wiednia. Wielki wezer to najważniejszy dostojnik państwowy w Imperium Osmańskim, mógł być odwołany ze stanowiska wyłącznie przez sułtana. Sojusz Polski z Austrią zakładał wzajemną pomoc w razie tureckiego najazdu. Po prośbach papieża i cesarza król Jan III Sobieski ruszył na czele polskiego wojska na odciecz austriackiej stolicy. Po przybyciu pod Wiedeń król Sobieski objął naczelne dowództwo nad siłami sojuszniczymi składającymi się z wojsk polskich, austriackich i niemieckich. Bitwa rozegrała się 12 września 1683 roku. Sprzymierzone wojska pokonały armię turecko-tatarską. Decydującą rolę odegrała szarża polskiej husarii, która rozbiła Turków, zmuszając ich do ucieczki. Zwycięstwo pod Wiedniem powstrzymało ekspansję państwa tureckiego, jednak konflikt toczył się jeszcze przez kilka lat. Ekspansja tutaj jako zajmowanie nowych terytoriów, zazwyczaj poprzez podboje. Wojny z Turcją zakończyły się już po śmierci króla Sobieskiego, zawarciem pokoju w 1699 roku. Rzeczpospolita wówczas odzyskała część Ukrainy i Podole. Można tylko dodać, że za, ten, za tą odsiecz wiedeńską, za tą pomoc udzieloną Austrii, Austria 100 lat później odwdzięcza się Polsce udziałem w rozbiorach. Dziękuję za uwagę.